Serdecznie witam na kanale MatSpot. Dzisiaj robimy zadanie dziewiętnaste z egzaminu ósmoklasiste. Jest to zadanie za 3 punkty. W zakładzie krawieckim są szyte poduszki dla zwierząt domowych. Praca w tym zakładzie trwa pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, po siedem godzin dziennie. W 2020 roku 1 marca wypadł w niedzielę i w tym miesiącu nie było żadnych wolnych dni oprócz sobot i niedziel. W ciągu każdej godziny pracy szyto średnio trzy poduszki. Ile poduszek uszyto w tym zakładzie w marcu 2020 roku, zapisz obliczenia. Tutaj musimy zacząć od tego, ile poduszek zostało uszytych w ciągu jednego dnia. Na początek mamy informację, że w ciągu każdej godziny szyto średnio 3 poduszki jedna godzina to 3 poduszki i jeszcze wiemy, że praca trwa po 7 godzin dziennie, więc skoro w ciągu jednej godziny uszyto 3 poduszki, to w ciągu 7 godzin to będzie 3 razy 7, czyli 21 poduszek. Podsumowując, w ciągu jednego dnia uszytych jest 21 poduszek. Żeby wiedzieć w ciągu całego miesiąca, ile było uszytych tych poduszek, to musimy wiedzieć, ile było dni roboczych w marcu. A żeby wiedzieć, ile było dni roboczych, to musimy zobaczyć, ile było dni wolnych, czyli ile było niedziel, ile było sobot. Musimy sobie policzyć. Mamy podaną informację, że 1 marca wypadł w niedzielę. No to wypiszmy sobie wszystkie niedziele w marcu. 1 marca była niedziela. No to 7 dni później, czyli 8 marca też musiała być niedziela. Następne 7 dni dalej, czyli 15 marca też musiała być niedziela. Kolejne 7 dni dalej to jest 22 i to też jest niedziela. I jeszcze 29 to będzie niedziela. Czyli w sumie mamy 5 niedziel. A teraz kiedy są soboty? Soboty są dzień wcześniej niż niedziela. Dzień wcześniej niż 1 marca, to już nie będzie marzec, tylko to byłby luty, więc pierwsza sobota jest przed niedzielą, która była 8, czyli pierwsza sobota jest 7. No a potem co 7 dni, czyli 14 jest sobota, 21 jest sobota i 28 jest sobota. Sobód w sumie mamy 4. Niedziel wolnych było 5, czyli w sumie mamy dni wolnych 4 plus 5, czyli mamy 9 dni wolnych. To dni roboczych będzie ile? No od wszystkich dni w marcu, a w marcu jest 31 dni. Od tego musimy odjąć wszystkie dni wolne, a wszystkich dni wolnych było 9. Z tego wychodzi nam 22, to znaczy, że tyle było dni roboczych. No, a skoro tak, to teraz już wracamy do liczenia poduszek. Jednego dnia uszytych jest 21 poduszek, więc w ciągu 22 dni uszyjemy 22 razy tyle, co w ciągu jednego dnia, czyli razy 21. 22 razy 21 to sobie możemy pisemnie pomnożyć. 1 razy 2 to 2, 1 razy 2 to 2, 2 razy 2 to 4 i 2 razy 2 to 4. Dodajemy to wszystko. I wychodzi nam z tego 462. Wynik to jest 462. Zapisujemy odpowiedź. W marcu 2020 roku w tym zakładzie uszyto 462 poduszki. Ja już dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Matspot.